Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest Justyna Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy trochę o aktorstwie. Jesteś świeżo upieczoną aktorką, chociaż zaczynałaś chyba w Teatrze Narodowym już na czwartym roku, tak? W zasadzie chyba to już byłam po studiach, tak, to już było po roku dyplomowym. Akurat tak mi się szczęśliwie udało dostać do Teatru Narodowego świeżo po studiach, jeszcze przed napisaniem magisterki, ale tak, tak było mniej więcej. Różni aktorzy różnie wspominają swoje początki z tymi zawodowymi, starszymi aktorami, tak jakby tuzami tego zawodu. Tak, jak wspominasz, z kim ci przyszło pracować, od kogo czerpać? Ja bardzo miło wspominam, nie miałam absolutnie żadnych trudności, na szczęście. Generalnie dość wiele osób, które spotkałam w Teatrze Narodowym na samym początku, to już dość dobrze ich znałam, ponieważ byli moimi profesorami na Akademii Teatralnej. Pamiętam, że pierwszym takim spektaklem, nad którym pracowałam w Teatrze Narodowym, był Idiota w reżyserii Pawła Miśkiewicza. No i tam obsada jest iście gwiazdorska, bo możemy tam zobaczyć pana Mariusza Benua, pana Mariusza Bonaszewskiego, pana Jana Frycza. Więc naprawdę nazwiska są wybitne. Mówię teraz o właśnie takich starszych aktorach, jest pan Włodzimierz Prez. I absolutnie nie miałam żadnych złych doświadczeń, chociaż słyszałam różne anegdotki od kolegów, że potrafi być ciężko początkującym aktorom, natomiast mi się akurat udało i mam same dobre wspomnienia i bardzo, bardzo się cieszę z takich relacji. Czyli nie przeczołgali ci artystycznie? Nie, absolutnie. W szkole był czas na przeczołgiwanie i faktycznie to miało miejsce w kilku momentach, natomiast później już była sama przyjemność. Będąc w szkole miałaś takie chwile zwątpienia, no bo to jest jednak cały czas siedzi się, jak słyszę, w tej akademii teatralnej, że gdzie nie ma w ogóle czasu na nic. Nie ma czasu. Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja zdawałam rozszerzoną matematykę i chciałam iść na studia ścisłe. Taki był mój plan. Natomiast moja przyjaciółka Wiktoria Wolańska zdawała do szkoły, chodziłyśmy razem na warsztaty i jakoś tak poszłam za ciosem. Nie mówię, że mi na tym nie zależało, bo zależało mi, natomiast jakoś traktowałam to cały czas jako takie wyjście B i raczej nie sądziłam, że jest jakakolwiek szansa, że się dostanę. I w zasadzie te studia, które były dość trudne, tak myślę i fizycznie, wytrzymałościowo i też ludzko, no bo to jest się bardzo młodym człowiekiem. Ja jestem z Krakowa, pierwszy raz byłam w Warszawie właśnie na egzaminach wstępnych, z dala od domu, z dala od bliskich, z dala od rodziców, w zasadzie żadnych bliskich osób ani miejsc w tej Warszawie nie miałam, więc to był dość taki trudny moment. I traktowałam odpowiadając na twoje pytanie, co jakiś czas na studiach miałam taki moment zwątpienia, że myślałam sobie, kurczę, co ja tutaj robię, nie wiem, czy ja się nadaję, nie wiem, czy ja mam tyle siły, nie wiem, czy mam tyle odporności, wytrzymałości, żeby sobie z tym dać radę, ale wiesz, jak każde kryzysy po prostu mijały i potem trochę wychodziło słońce i już było dobrze, więc to była taka sinusoida i nie ukrywam, że tak jest trochę do dziś, bo po prostu ten zawód jest dość trudny, chociaż jest piękny. Czy aktor powinien mieć w sobie taką siłę psychiczną, wewnętrzną? No, myślę, że na pewno, tak, ale to wiesz, jak każdy, to pomaga. Oczywiście trzeba mieć dość dużą wrażliwość, myślę, empatię i taką zdolność widzenia szczegółów i jakąś taką czułość, delikatność w patrzeniu na rzeczywistość. Natomiast, wiesz, ta wytrzymałość, o której mówisz, jest bardzo potrzebna w ogóle teraz na świecie. A myślę, że w takich zawodach, które dotykają gdzieś tak delikatnej materii i są utkane po prostu z takich cieniutkich nitek, to jest szczególnie ważne. Natomiast wiem i z doświadczenia swojego i od moich bliskich, znajomych, przyjaciół, że to jest bardzo często dość trudne do pogodzenia. Spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o spektaklu
Teatru Warszawa, Teatru Warszawy, najnowszej premierze, Trzy dni deszczu. Tak jest. To jest spektakl, który dzieje się pomiędzy trójką bohaterów. Tak jest, tak, tak. Ty jesteś siostrą, jak rozumiem, tak? W pierwszym akcie. W pierwszym akcie jestem siostrą, natomiast w drugim akcie, nie wiem, czy powinnam to zdradzać, nie wiem, czy mi pan reżyser Rafał Mor nie utnie głowy później za to, natomiast w drugim akcie jest, gramy swoich rodziców lata wcześniej, więc na początku jestem siostrą, a później jestem matką. I w jakiej, w takim razie jako siostra zapytam, żeby tak więcej za dużo nie zdradzać, bo rozumiem drugi akt finałowy. Jakie jest twoje położenie postaci, bohaterki? Wiesz co, powiem ci, że ta sztuka jest niezwykle skomplikowana, jeśli chodzi o jej strukturę. Te relacje między bohaterami są bardzo trudne, są bardzo splątane. I kiedy pytasz mnie o sytuację i położenie mojej bohaterki, tak, bo o to pytasz, tak, rozumiem, jeśli chodzi o relacje z chłopakami, tak, no to to jest, myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, że oni są po prostu bardzo uwikłani w jakieś takie wspólne konflikty i konflikty, ale są uwikłani w bardzo wiele wspólnych emocji, które ich łączą i dzielą. To jest sztuka o tym, jak trudno jest się ze sobą komunikować. Sztuka o tym, o ilu rzeczach się nie mówi, o pewnym dziedziczeniu różnych traum, o takiej niezdolności spotkania z drugim człowiekiem pomimo najszczerszych chęci, ale jest też o jakiejś takiej delikatności w podchodzeniu do siebie, w patrzeniu na siebie nawzajem. Więc myślę, że ona gdzieś oscyluje po prostu na takim ogromnym dystansie między bohaterami, ale też dość dużą bliskością, która też sprawia im problemy, nie? Więc to jest wszystko takie raz blisko, raz daleko. Do siebie i od siebie cały czas. Jak myślisz, czego ty jako widz byś szukała w tej sztuce, oglądając ją? O, to jest bardzo fajne pytanie. Myślę, że ja, oglądając tę sztukę, szukałabym przede wszystkim gdzieś no, tego, czego zazwyczaj szukamy w teatrze, w ogóle w sztuce, czyli odbicia swojego życia. I myślę, że chciałabym zbliżyć się do jakichś takich odpowiedzi, w jaki sposób ze sobą rozmawiać na trudne tematy, w jaki sposób poruszać kwestie, które nie były w ogóle nieporuszane, wiesz, latami. Jakieś konflikty rodzinne, tajemnice rodzinne, które wychodzą dopiero po latach. Więc myślę, że chciałabym gdzieś jako widz zobaczyć taki trochę mikroświat na scenie tego, co nam się zdarza w życiu, a nam się zdarza. Może nie w aż takim natężeniu i nie aż tak naraz, natomiast myślę, że chciałabym zobaczyć właśnie siebie i może gdzieś pewne odpowiedzi sobie może odszukać dla siebie. Będzie to pewnego rodzaju jakaś lekcja dla widza? Myślę, że to może być lekcja, może być dosyć brutalna, ale też w wielu miejscach są takie momenty ukojenia i bliskości. Natomiast myślę, że absolutnie to może być lekcja tego, jak bardzo możemy być osobno, będąc razem. No dobrze, w takim razie zostaje nam tylko zaprosić na sztukę.